Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moje pierwsze wrażenia związane z Samsungiem Galaxy Note 10.1 i 2014 oczywiście. I tak, na początku muszę przyznać, że tablet naprawdę działa bardzo płynnie. Faktycznie nie zdarzyły mi się żadne, nie wiem, zawieszenia jakieś takie, które by po prostu powodowały, że muszę urządzenie restartować. Jednakże czasami mam takie wrażenie, że ten interfejs niestety troszkę tak jakby klatkuje. No nie ma tej płynności, którą mamy idealnie w smartfonach chociażby. Pewno jest to związane z wielkością ekranu, z rozdzielczością, która, no, musimy sobie powiedzieć szczerze, niekorzystnie wpływa, jeśli chodzi o wydajność, z tego względu, że no mamy tutaj więcej obrazu do wyrenderowania. Ale jeśli chodzi o samo urządzenie, to naprawdę muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Jedyna rzecz, której tak naprawdę nie testowałem do tej pory, to są zdjęcia. Zrobiłem kilka tam okolicznościowych, ale będę robił jakby tutaj więcej w tym kierunku, czyli po prostu zrobię specjalne zdjęcia, dam Wam znać oczywiście. Tak, do przeglądania sieci jest idealny wręcz. Duży ekran, automatycznie otwierane te strony w komputerowej wersji. Nie ma problemu z żadnymi lagami na stronach czy coś. Wszystko można sobie bardzo łatwo powiększyć. Dodatkowo rysik pozwala na naprawdę wiele rzeczy, jak chociażby albo z wycinkami, które możemy sobie po prostu wrzucać poszczególne rzeczy. No, dla mnie to jest akurat bardzo duży plus. Multi-window, który pozwala z jednej strony oglądać filmy, nawet w MX Playerze, który jest wspierany tutaj przez multi-window, co jest też dużym plusem. Z drugiej strony korzystanie ze strony jakiejś albo z komunikatora. To są wszystko fajne rozwiązania, które naprawdę ułatwiają korzystanie z tego urządzenia. Muszę przyznać również, że jeśli chodzi o tak samo jak oglądanie filmów, to również film na YouTube. Nie ma czegoś takiego tutaj, jak niektórzy piszą, że coś klatkuje w związku z aplikacją YouTube. Zdarza się to owszem czasami na przykład na Note 3 czy S4, tu tego nie ma i nie wiem dlaczego, ale powinniśmy się tylko cieszyć. Druga rzecz, której na pewno nie testowałem jeszcze, to jakby funkcji telefonu w ogóle. Na razie sobie to zostawiam jeszcze na później. Póki co korzystałem z S-Note, bawiłem się również w albumie z wycinkami, tak jak wspomniałem, z notatnikiem S, dodatkowo notatki z akcji, te wszystkie funkcje, które są takie podstawowe. Pop-up Play również bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o oglądanie filmów w małym oknie, a pozostałą część ekranu mamy do dyspozycji. To naprawdę wszystko bardzo fajnie działa. I muszę przyznać, że jedyna rzecz, która tak naprawdę denerwuje, to delikatne takie klatkowanie, które tutaj możecie zauważyć. Nie wiem, czy to widać. To jest takie ciężkie do zauważenia tak naprawdę. Faktycznie w takiej postaci bardzo ciężko się pisze na tym urządzeniu, jeżeli musimy je trzymać. Bo możemy ewentualnie to zrobić tak, że jedną ręką trzymamy, a drugą piszemy, ale niestety urządzenie jest na tyle duże, że niestabilnie się je trzyma jedną ręką. Po drugie, tutaj nie jesteśmy w stanie osiągnąć nawet dwoma palcami jednej, całej klawiatury, i to jest niestety minus. Innym rozwiązaniem, zdecydowanie lepszym, jest na szczęście klawiatura taka, bo w trybie pionowym w tym momencie możemy sobie zdecydowanie to lepiej rozwiązać. I faktycznie to lepiej działa. Możemy oczywiście sobie wydzielić tą klawiaturę z prawej czy z drugiej strony, czy podzielić sobie na dwie części. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W każdym razie, tak jest to bardziej wygodne i bardziej takie komfortowe. Z drugiej strony, jeżeli urządzenie sobie położymy, to w ten sposób również możemy sobie pisać bez problemu i działa to całkiem nieźle. Zauważyłem niestety, że urządzenie, i teraz możemy trochę stracić, że tak powiem, ostrość, ale postaram się, żeby tak nie było. Niestety urządzenie się strasznie palcuje, to już mówię na początku, ta duża powierzchnia, ale to było do przewidzenia. To nie wiem, czy można to traktować tak naprawdę jako wadę, z tego powodu, że to było do przewidzenia, że taki wielki ekran będzie się palcował. Z drugiej strony ta powierzchnia bardzo fajnie, bo nawet po stole, jeżeli urządzenie leży gdzieś tam, nam się przesunie, to nie ma żadnych śladów odnośnie tego, że zostało coś przytarte tak dalej. Mimo tego, że kamera tutaj jest zrobiona lepiej niż na przykład w Note 3, bo jest jakby zagłębiona w tym naszym plastiku, który tutaj mamy z tyłu.
Mimo wszystko muszę przyznać, że wiele osób mówi, że to jest kiepskie rozwiązanie. Dla mnie to jest bardzo dobre, że rysik sam nie wypada. Ciężko się go wyciąga, słychać taki klik, ale mimo wszystko bardzo fajnie, że jest on jednak umiejscowiony z tej strony. Miałem na początku co do tego obawy z tego względu, że no nie widać, czy on tutaj jest, czy nie, czy po prostu będziemy o nim pamiętać też. I odruchowo sięgałem go gdzieś tutaj na dole, z przyzwyczajenia oczywiście skorzystania z Note'a 3. Ale myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bo jednak takie ułożenie dłoni, szczególnie, że jest to jakby tutaj, tak jak wspominałem na początku, wskazane z tego względu, że mamy tutaj podczerwień, które również działa naprawdę bardzo fajnie, to takie rozwiązanie jest jak najbardziej ok i myślę, że mogę się tutaj przeprosić pod tym względem z Samsungiem, że jednak z boku to lepiej wychodzi. Głośniki grają naprawdę bardzo głośno, słychać nawet taki delikatny bas, może nie jest to jakby poziom HTC, oczywiście jest Beats Audio, ale mimo wszystko naprawdę ładnie to brzmi i nie można się tutaj do niczego doczepić. Dziwne, bo nie mogę się przyzwyczaić do tego, że minus mamy wyżej, plus mamy niżej. To jest jakieś takie bardzo wkurzające. Nawet jeżeli w tej postaci korzystam z urządzenia, no nie mogę się do tego przyzwyczaić. Po prostu odruchowo wiem, że tu jest dolna krawędź urządzenia i chcę klikać, żeby ściszyć zawsze w prawą stronę, a tu jednak jest na odwrót. Również nie mogę się tutaj przyczepić do Smart Stay, ani do wszystkich innych funkcji, naprawdę działają bardzo fajnie. Jedynie co to album z wycinkami ma problemy z tym YouTube'em, ale to nawet ktoś mi tam pisał, że to w trakcie odtwarzania filmu i to niestety jakby się nawet nie sprawdza, bo ja to próbowałem. Duża większość aplikacji jest zoptymalizowana poprawnie, wszystko tutaj chodzi bardzo dobrze. Ciekawy jest klient Twittera, bo był tutaj preinstalowany, taki specjalny dla tabletów. Całkiem fajnie to również wygląda. Kolejną rzeczą jest coś takiego, że mamy tutaj te dwie aplikacje takie dodatkowe jak New York Times, to jest ta pierwsza, która nam się tutaj chce oczywiście upgrade'ować, i druga, która tutaj mamy, to Business Week, i wszystko było fajnie, tylko że to znowu jest po angielsku i tak naprawdę no o ile dla kogoś, kto rzeczywiście będzie z tego korzystał i angielski jest jakby dla niego natywnym językiem i nie ma problemu z czytaniem tych wszystkich czasopism, które tutaj są. Również mam tutaj darmową subskrypcję na jakiś czas, więc jest to rozwiązanie bardzo fajne, tylko że znowu tak nie trafione, jeśli chodzi o nasz kraj, więc nie do końca możemy ze wszystkiego skorzystać. Jasność ekranu, tak jak widzicie, czujnik działa dobrze, tylko ja do filmów oczywiście sobie tutaj zmniejszam, żeby to lepiej wyglądało. Ekran jest bardzo jasny, nie zauważyłem, nawet przyglądałem się specjalnie, no może gdybyśmy się bardzo pokusili o to, żeby się do czegoś zaczepić, to widać delikatnie te piksele, jednak mamy tutaj matrycę Pentile i musimy o tym pamiętać, ale patrząc nawet z takiej odległości bardzo bliskiej, no nie jesteście w stanie zauważyć tutaj pikseli, więc myślę, że to rzeczywiście na wyraz byśmy musieli się przyczepić do tego urządzenia. Bardzo fajnie również się czyta tutaj książki, zarówno w postaci tutaj w tym położeniu poziomym czy pionowym. Naprawdę fajnie to działa. Nie można się do niczego przyczepić. Również pograłem sobie w kilka gier. Działa to no całkiem sprawnie. Naprawdę plusem jest to, że duży ekran pozwala nam się troszkę poczuć bardziej jak w laptopie, a nie tutaj na przykład w smartfonie. No, te doznania są wtedy większe, jeżeli te wszystkie elementy graficzne są też większe. Co nie zmienia, że w tym momencie coś tam klatkuje. Naprawdę chodzi wszystko bardzo płynnie. Czasem mam wrażenie, że płynniej troszkę niż interfejs, który rzeczywiście gdzieś tutaj potrafi sobie czasami zalagować. Po kilku pierwszych dniach jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie wiem do końca, jak ocenić baterię, bo niby 8000 mAh, tam ponad, a urządzenie tak naprawdę, no, możecie sobie zobaczyć tutaj, 6 godzin na ekranie i okej, to jest całkiem niezły wynik, tylko że niektórzy osiągają coś takiego na smartfonach, więc mamy oczywiście jeszcze 1/3 baterii, ale dobijemy powiedzmy do tych 9 godzin i niektórzy potrafią to osiągnąć na mniejszej baterii w poprzedniku. Poza tym jakaś dziwna wada jest tego urządzenia pod tym względem, że on potrafi się ładować 7 albo 8 godzin. Nie wiem, czy nawet oryginalną ładowarką, która jest oczywiście w zestawie. Nie wiem, czy to jest wina tych pierwszych kilku ładowań, czy coś takiego. Nawet resetowałem urządzenie kilka razy, ale powtarzało się to
Za każdym razem około 6-7 godzin ładuje się urządzenie, co jest moim zdaniem bardzo długo. Mówię od momentu, kiedy jest całkowicie prawie rozładowane do 100%, więc no dziwnie to wygląda. W każdym razie póki co jestem zadowolony, naprawdę bardzo fajne urządzenie, tylko jest jedno ale, już pomijając to, że rzeczywiście gdzieś tam ewentualnie może sprawiać jakieś problemy z płynnością interfejsu, jest jedno pytanie, jeżeli miałbym się teraz zastanowić nad tym, czy kupić to urządzenie, bo nawet chciałbym sprawdzić sobie jakiś nowy tablet, w związku z tym, że ten mój Nexus z 2012 roku już troszkę przestarzały jest, zresztą sami dobrze wiecie, mimo tego, że jestem naprawdę z niego zadowolony, to muszę przyznać szczerze, że nawet gdyby to urządzenie było w trochę bardziej atrakcyjnej cenie niż jest teraz, to bym z tego nie kupił z jednego prostego powodu, bo Samsung troszkę zabił to urządzenie, prezentując urządzenia Pro niedawno na konferencji. Pomimo tego, że dopiero te urządzenia wyjdą za jakiś czas, to mam wrażenie, że teraz wiele osób odejdzie od Note 10.1 z edycji 2014, czekając po prostu na kolejne urządzenia Pro. Co myślicie na ten temat? Dajcie znać. Myślę, że tak mogą wyglądać moje pierwsze wrażenia. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, wszystko jest ok, większych uwag nie mam i zabieram się dalej do testowania. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.